Zobaczcie, jakie piękne mlecze żółte już kwitną, prawdziwa wiosna. A ja idę w kierunku rzeki Odry i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z tym, że powiem wam, straszny wiatr jest znowu dzisiaj, ale jestem po południu. Mam nadzieję, że ten wiatr się tu wyciszy, a tutaj będę w dole. Jak zejdę na dół, powinienem mieć, a z tego względu, że mam wiatr w plecy, to nie powinno mi tu zafezwiać. No zobaczymy, ale myślę, że pod wieczór to się uciszy ten wiatr i będzie dobrze. A jak będzie z rybką, zobaczymy. Piękne żółte mlecze, sporo ich tu jest, łąka zieleniutka, trawa soczysta, prawdziwa soczysta zieleń. Zwierzęta gdzieś też tu będą na pewno hasały. Jakieś sarenki, nie sarenki, bo tu zawsze można spotkać. A zobaczymy. A pogoda taka w kratkę. Raz słońce się tam gdzieś przebije, raz chmury. No i jeszcze może na dodatek coś pokropić, ale ja się tym nie przejmuję. Cześć, witam wszystkich miłośników wędkarstwa, zarazem sympatyków kanału Fishing Guy Channel. Jak widzicie, kolejny raz udało mi się wyrwać. Jestem nad swoją wodą, także spokojnie. Myślę, że dzisiaj połowie coś, bo ostatnio tak średnio idzie. No. Po tej dłuższej przerwie człowiek chyba nie doszedł do takiej wprawy, jakby się chciało. Jednak trzeba przebywać jak najczęściej nad wodą, wtedy się ma ten kontakt non-stop. A tak jak ja, że ja często jeżdżę, no więc po takiej dłuższej przerwie coś mi nie idzie. Nie mówię, że nic nie łowię, bo łowię, ale chciałbym więcej. Woda trochę upadła po ostatnim razie. Widzę co najmniej 15-20 cm i to jest niedobrze. Przydałyby się jakieś opady, żeby ta woda trochę poszła do góry. Ostatnio susza. Także zobaczymy, jak dzisiaj będzie szło. Tyle wstępu z mojej strony. No i co? Idę łowić. Trzymajcie się, na razie. Hej! Zobaczcie, jaki fajny przelew tutaj jest. Spróbujemy tutaj coś wyjąć. Mógłby jakiś kleniu tu stać. Taki ładny przelew. Woda tu nanosi pokarm. Ale jak na razie nic nie czuję, żeby tam coś skubało. Nic nie skubię, nic, kompletnie nic tu nie stoi. Aż się wierzyć nie chcę, żeby tu nic nie było. Rzucam o tam pod ten przeciwległy brzeg, pod te gałęzie tam, jak najbliżej tego brzegu, i po skosie prowadzę. Powinny tam ryby stać. Fajny, obiecujący brzeg, pełno wierzby, gałęzie zwisają nad wodę, więc robactwo tam zawsze jakieś upadnie. I powinna ryba tam sobie zbierać to. Te smakołyki, jak się to mówi. Ale na razie bezowocnie u mnie. Ach. Widać pełno drobnicy na wodzie. Tutaj się spławią. O! I znowu tam pod tym drugim brzegiem drobnica chodzi, a nic nie chce przyłożyć. Dziwne. Czyżby ryba nie chciała ze mną dzisiaj współpracować? Jak na razie do tej pory jestem 45 minut bez kontaktu. Mam rybkę. Coś tam mi skubało na gumę. O, konik skubał.
A, na trzy razy brał. Taki wariat nieduży. Skubał i się skusił na tą gumę. Maluch, idź do wody. Jak widzicie, taka spokojna, tutaj wymyta, głęboka rynna. Dlatego założyłem gumę na główce 3,5 grama. No i obławiam tutaj. Parę razy mi skubał. W końcu się powiesił. Ale maluch to był. Jakżeście widzieli, już nic przyzwoitego, no ale każda mnie ryba zawsze, jak to mówię, cieszy. Zobaczymy, co jeszcze się uda wyciągnąć. Zobaczcie, znowu kolejne, następne piękne miejsce. Delikatny nurt płynie tam i znowu w lewo schodzi woda z warkocza i tam na nosie pokarmi. Powinno też coś tam być. Typowe miejsce. A, coś mi się wobler. A teraz przewinął się i wtedy nie pracuje. Trzeba powtórzyć rzut, bo był przewinięty. Widziałem przedtem, jak się tutaj ryba spowiła i to nie była mała ryba. Dwa razy tu coś pogoniło, ale byłem oddalony jakieś 50 metrów od tego miejsca, więc w tym czasie akurat mnie tutaj nie było. A teraz jak tu jestem, rzucam, no i nic. Przestało już. Albo odpłynęła ta ryba, albo gdzieś tam jest przy dnie. Spróbuję jeszcze blachę założyć zamiast woblera i jeszcze blachą obrotową tam przejechać. Taki piękny zakręt tu. Słoneczko wyszło tam. Ja tu jestem w cieniu, ale tam. Fajnie, z drugiej strony operuje słońce. Konik się mi powiesił, jest rybka. Nieduży. Taki maluch. 16 cm. Stój. Dobra, idź sobie. Pan panie. Ale pięknie tutaj okleja oczkuje. Pełno jest tej oklei, ale spróbujemy tutaj coś wyjąć z wody. No i nic. Ale uklei tu jest, kurczę, kurtka wodna, ile tu jest tego? I tu nic nie stoi? Ale pięknie oczkuje ta okleja.
taki przelew, warkocz tu delikatny, za krzakiem spróbuję tutaj porzucać, może mi się uda coś wyjąć. Nie stuka. Miejsce fajne, obiecujące, ale na razie nic. Coś tam kawałek dalej widziałem, że się spawiła rybka. Podejdę trochę dalej. No niestety, nie tym razem, nie udało się. Widziałem jak się tam coś spowiło, niedużego, pewnie to jakiś kleniu był, nieduży, ale nie chcę się skusić. Ale spokojnie, jeszcze mamy spory odcinek i łowimy. Jest rybka? Okonik. Nieduży. Ale... maluszek, ale jest. Hopa do wody, odpływaj. Zobaczcie, jaka fajna rynna tutaj jest. Po drugiej stronie wymyta burta, pod burtą rynna i próbuję to obłowić. Typowe miejsce podjazia, podklenia. Woda wymyła tam dół. No i co? I szukamy. I szukamy tu ryby. Tak, jeszcze drzewo zwalone tam w wodzie. Ale na razie nic nie czuję, żeby tam coś stało, żeby coś tam, mam obrotówkę założoną, żeby coś tam stukało. A typowe miejsce pod rybę, no, książkowe. Książkowe miejsce. Fajnie tam napływa woda. Pięknie tam musi być zagłębienie. Niestety nic, przesunę się kawałeczek dalej, tam dalej trochę, o, taka cofka się robi. Zobaczymy na tej cofce, czy by coś tam nie było. O, typowe miejsce po drugiej stronie brzegu, zobaczcie jakie piękne tam. Tak samo. Musiałaby tam być ryba. Aż musiałaby tam być ryba. Wierzyć się nie chce. Taka cofka tam fajna się robi, no. Ale też nie widzę, żeby tam coś się górą spławiało. Także
właśnie, żeby tam nic nie było. Takich miejsc się nie odpuszcza, słuchajcie. To są typowe miejsca, pod gdzie ryba powinna być. Gdzie ryba powinna stać. Ale na razie nie mam kontaktu. Nic tam nie czuję, żeby cośkolwiek chciało uderzyć tam. Bo gdybym już tam poczuł na kiju, to wtedy bym zmienił na jakiś wobler. Ale na razie nic tam nie czuję. Jak tam coś by stało, to na pewno by do tego poszło. Zobaczcie, kolejna fajna. Cofka się tam robi za tym przelewem. I tu znów trzeba próbować, bo takich miejsc się nie odpuszcza. Tam powinna ryba stać w tym miejscu. A czy tam coś będzie, to się okaże. Tu w tym szybkim prądzie to raczej nie, bo tu jeszcze woda zimna jest. Natomiast tam na tej cofce, tam powinno coś być. A coś ta ryba tam nie widać, żeby oczkowała. Zawsze w tych miejscach takich spokojnych na cofce to widać, jak ryba oczkuje, to znaczy, że tam jest. A tutaj akurat nie widzę. Ale nie odpuszczam takich miejsc. To są typowe miejsca pod rybę, więc trzeba to obłowić. O. I nic. A taka piękna cofka, aż się prosi o ryby. Żeby one już dzisiaj nie chciały żerować, bo już się późno robi trochę. Ale myślę, że powinno coś jeszcze być. No niestety, któryś już rzut z kolei i nic tam nie czuję. Tam na pierwszej miejscówce, jak byłem, to od razu miałem uderzenia, puknięcia. No i udało się wyjąć. A tutaj też nic. No i coś tam uderzyło, kleniu. Maluszek. Kleniuszek maluszek. Taki sobie maluszek. Ale cieszy. Kleniuszek maluszek. I do wody. Ja się tu przewrócę na tych kamieniach. Jest rybka. Mam coś na kiju. I to jest coś większego. A, większy kleniu, ale już taki fajny, przyzwoity. Ej, kurczę, palca dałem do kamery, sorry. Ale brał na 3 razy. A wezmę go. Wyciągnę go tak. O, proszę, już taka 27-8. O, to już jest 30 taka. Fajna. Taka 30. O, silny. Wije się. Przed tym kamery, do kamery dałem palca, sorry. Ale chciałem poprawić kamerę. Nie było mnie przez parę dni na rybach. Teraz do wody, hopa, i co je. Następna ryba, słuchajcie, z tego samego miejsca. Stoję tu przez jakiś czas i łowię i świetnie mi wchodzą. Nie wiem, co mam tym razem, ale przypuszczam. O, to okoń jest. Okoń. To nie takie całkiem. Na razie dzisiaj wyjmuję wszystko,
bez podbieraka. Mam podbierak za plecami, ale jak na razie takie ryby to da rady wyhaczyć, wyciągnąć, jak się to mówi, na klatę. No, powiem wam, już taki fajny, 25-6 cent, no 25 to on nie ma, ale 23-4 to na pewno ma. Nie chce się mi wyjmować miarki, ale tyle to on ma. No, piękny garbus, już taki fajny. Idź do wody. Aj, kim mi upadł. Jeszcze. Także całkiem. Jestem tutaj w tym miejscu 20 minut. I trzecia rybka, tak. Jeden mały kleń. Ten później taka 30 i teraz taki ze 23-24 okoń. Także całkiem jak na dzisiejszy dzień. A nie wyglądało, że będzie tak pięknie. Ale tak to jest. Wiatr silny, dosyć teraz się zaczyna uspokajać, bo jest po południu, pod wieczór. Także, że coś się dzieje. Oby tak dalej dzisiaj szło, to bym sobie połowił, no. Byłoby całkiem fajnie. Zobaczymy. Przedtem miałem brania, dwa razy kilka brań. Znaczy puknięcia miałem na wobler, ale nie wbijały mi się. Więc założyłem taką obrotówkę, no i biorą. Coś mi się przewinęła na szczytówce, no bo wirówka na rzece, to wiecie, to ona skręca dosyć tą żyłkę, ale dobra. I proszę, rzucamy pod tamte roślinki, jak widzicie, i po skosie prowadzę, no i brania są. Zobaczcie, jakie piękne miejsce. Zobaczcie, jaki fajny tutaj zakręt na tej opasce. I woda tutaj napływa na ten wewnętrzny zakręt, na ten łuk, i powinien tu pokarm. Niesie rzeka i powinna tu ryba stać. Bardzo fajne miejsce, obiecujące. Takie miejsca zawsze trzeba obłowić dobrze. A ten wiatr przeszkadza dzisiaj. Dosyć silny, źle rzucać jest, nie idzie tak dobrze trafić tymi małymi woblerkami. Pójdziemy kawałek dalej. Będziemy ten cały łuk tutaj obławiać. Słuchajcie, kończę dzisiejszą moją wyprawę wędkarską. Także było fajnie, spędziłem miło czas. Oczywiście co nieco udało się tam wyjąć z wody, jak się to mówi. Zameldowało się na moim zestawie. Także spokojnie. Mnie cieszy każda ryba. To nie musi być dużo ryb. Nie muszą to być olbrzymie, chociażby się chciało, nie? No, ale było jak było. Muszki jakieś, pełno muszek mi tu lata, nie wiem co to są za muszki, pełno teraz się pojawiło tych muszek. No ale
to jest przyroda, tak to jest. Tylko dokuczliwe są te muszki, bo siadają po oczach, gdzieś tam się ładują, także na twarz, że przeszkadza to tylko. Także jak mówię, było pięknie. Jeżeli Wam się film spodobał, to proszę, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i co? I do następnego razu, jak zwykle oczywiście. Tyle z mojej strony dla Was. Trzymajcie się. Cześć Wam! Ale tu się wysypało tych mleczy. Zobaczcie, pełna łąka, takie skupisko tych mleczy. A tam w oddali. Nie pokażę Wam tego, bo z mojej kamery sportowej nie zrobię zbliżenia. Widzę, tak jak mówiłem wcześniej, 5 saren stoi sobie tam, ale pewnie ja dochodzę powoli, a one mnie czują i zaraz będą uciekały. A tu pole żółte się zasiało, jak to ładnie wygląda, przepięknie, żółta barwa, mlecz na mleczu. No jeszcze są te sarny, jeszcze nie uciekły, ale już za chwilę będą się brały, bo już mnie obserwują tutaj, widzę, że już głowy kierują w moją stronę. A, ładnie. Nie widać ich na pewno na tej mojej kamerze sportowej, bo tam się pasą. A są ode mnie jakieś, ja wiem, 100-200 metrów niecałe.